Siemaneczko kochani, witam was na moim kanale, ja jestem Marta i dzisiaj przychodzę do was w 30-stopniowym upale z kolejnym filmem. Tym razem jest to wasza ulubiona seria. Są to filmy z paczkami, tak, mam paczki z Wszędząt, ze wszystkim, więc zaraz wam wszystko pokazuję. A wy nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, jeśli się nie rozpuszczę pod koniec tego filmu oraz subskrypcji, żeby nie ominął was żaden film. Przejdźmy do otwierania paczek. Dobra, jesteście tym razem bardzo blisko. Pierwszym produktem, który zakupiłam, jest to wachlarz na te ciepłe dni. Kupiłam sobie wachlarz. Proszę, zobaczcie jaki piękny. Daje nam wiaterek. Super, jestem bardzo z niego zadowolona, zwłaszcza, że kosztował mnie jedyne 3,50 w sklepie chińskim, 3,50. Tak, moi drodzy, taki tani wachlarzek, ale to taki przedsmaczek przed tym, co kupiłam, bo kupiłam jeszcze kilka innych rzeczy. Na przykład zaczęłam test kremu do ciała, kokos od Only Bio. Jak bardzo dobrze wiecie, sprawdza mi się od nich maska do włosów, szampon, peeling, oleje, wcierki, wszystko jest naprawdę super, więc jestem bardzo ciekawa tej serii do ciała. Mam nadzieję, że mi się sprawdzi. Kosztowała ona około 16 zł, akurat była w Rossmanie na promocji. Bardzo przepięknie pachnie, więc serdecznie wam ją polecam. A teraz przejdźmy do sedna sprawy. A więc rzucam wam tutaj dużo rzeczy. Jak widzicie, są to kolczyki. Tak, przejdziemy do pierwszych kolczyków, ale przed tym chciałabym wam powiedzieć o tym, dlaczego zakupiłam tyle kolczyków. Jak zauważyliście, mam dosyć duże rozpychacze w uszach. Teraz możecie przywinąć sobie do początku filmu i zobaczyć, że już mam mniejsze, ponieważ zmniejszam sobie dziurki w uszach. Po pierwsze, znudziły mi się ciągłe noszenie tych samych rozpychaczy. Wszystkie czarne odstają, haczą się, budzę się w nocy z kołdrą albo poduszką zawieszoną na uchu, więc to jest dla mnie nene. Po prostu już mi wadzą. Więc postanowiłam kupić trochę kolczyków w moim stylu. A oto jedne z nich. Jak widać, Made in China, są one z Shein. Kosztowały one około 5 zł. Już wam pokazuję, jak wyglądają. Mówię, kupiłam kolczyki w moim stylu, po czym pierwsze kolczyki, które pokazuję, są to kolczyki butelki wódki, moi drodzy. Są to takie buteleczki. Wyglądają one cudownie. Mam nadzieję, że na uszach będą się prezentować też fantastycznie. Na imprezę w sam raz. Patrzyłam dużo kolczyków, dużo przeglądałam i przeglądałam takie fancy kolczyki, takie glamour, no ale jednak to nie jest mój styl, wariactwo to jest mój styl, więc te kolczyczki są naprawdę superaśne. Nie wiem, coś mi się przykleiło do palca, jakaś trocina czy co to jest, nie wiem, kawałek kartonu. Są one niewielkie, jak widać, mój paluszek tutaj. Opuszek paluszka, więc nie są one duże. A przejdźmy do kolejnych, bo kupiłam ich dosyć sporo. Kolejnymi kolczykami, które zakupiłam od pani, są własnoręcznie robione na Vinted. Jak już widzicie, są to kolczyki jak mi się Haribo, oczywiście. No są cudowne i przyszły właśnie w takich woreczkach. Są prześliczne, spójrzcie tylko. Tutaj mam zielone miśki Haribo. Też są one niewielkie, są podobnej wielkości jak te buteleczki. Naprawdę są prześliczne. Myślałam jeszcze o opcji długich, bo widziałam je na Shein, ale niestety nie chce mi się na to czekać. Drugie również są, oczywiście ja pewnie nie powiedziałam, ile kosztowały tamte kolczyki, 5 zł, a te były chyba też po 5, jedna para. I mam jeszcze taką parę fioletową. Myślę, że będzie jej widać gdzieś tam pomiędzy moimi włosami, dlatego wzięłam takie kolory, a nie inne. Nie kosztowały one wiele, szybko przyszły, więc naprawdę jestem zadowolona. Tutaj mam kolejną paczuszkę i też widzę, że z Shein jest ta paczuszka.
ponieważ te zamawiałam akurat od pani z, nie wiem czy to jest przypadek, że jest, są w tej paczuszce, od pani z Vinted, tam jakąś naklejkę, coś tam, już wam pokazuję kolczyki. Jeśli chodzi o pierwsze z nich, są to nadgryzione donaty. Szkoda, że są tak małe, ale wyglądają super i szkoda, że są płaskie z tyłu. Ale wyglądają prześlicznie, są w delikatnym pudrowym różu z posypką i widać, że są nadgryzione. Więc super. Ale te kolczyki, które wam teraz pokażę, skradły moje serce, dopóki nie zobaczyłam kolczyków, które wam pokażę później. A więc te kolczyki, po prostu zakochałam się w nich i po prostu stwierdziłam, że ja je muszę mieć, że nie ma takiej opcji, że ja ich nie będę miała. Tutaj widzę jakąś plątaninkę, muszę chwileczkę, no po prostu, musicie to zobaczyć, spójrzcie. Lizaki, czupa czupsy. Czyż one nie są słodkie? Po prostu zakochałam się w tych kolczykach. I tamte kolczyki, pączuszki kosztowały mnie kolejne 5 zł, a te chyba kosztowały mnie 6 zł. Ale są świetne, są prześwietne, naprawdę. O, zaraz wam pokażę, jak one wyglądają tak o, wisząco. Widzicie? Pokazuję wam to na płasko, ponieważ mam tak kamerę, bo tak mi lepiej obraz łapie. Myślę, że będziecie widzieli wszystko w dobrej jakości, więc staram się jak najbardziej wam to pokazać. Kolejną rzeczą, troszkę odbiegnijmy od kolczyków, którymi jestem po prostu zachwycona i po prostu chcąc ubrać je, nie wiem które ubrać. Kolejną rzeczą jest coś takiego. Jest to peeling kawitacyjny. Zamówiłam sobie ten sprzęt, aby nie chodzić do kosmetyczki na tak owy peeling. Mamy tutaj przyrząd i mamy kabelek. Instrukcji oczywiście nie było, ale znalazłam sobie w internecie. Zamawiałam to z Vinted. Oczywiście wszystko zdezynfekuję, chociaż ponoć przyrząd nie jest używany. Mamy tutaj przycisk startu. Tutaj mamy tą szpatułkę do kawitacji. Ona ma dawać jakieś ultrafale dźwiękowe, coś tam i wyciągać nam syf z buzi, czyli to, co po tym, po tej koronie, po tych maseczkach, po tym wszystkim, mam tego pełno na buzi i nienawidzę tego. Próbuję wrócić do mojej dawnej cery, żeby nie mieć czegoś takiego na twarzy, bo naprawdę jest to uciążliwe. Pokażę wam, jak to działa. Więc taki fajny bajer. Jeszcze się tym nie bawiłam, ponieważ no jeszcze się do tego nie zabrałam. Pierw chciałam wam to pokazać. Jestem ciekawa waszej opinii na ten temat. Co o tym myślicie? Czy to może mi pomóc w moich problemach skórnych? Zobaczymy. Na pewno to wytestuję. Na pewno nie będę robić tego teraz. Może nagramy sobie film z testu tego oto peelingu kawitacyjnego. Czytałam, że potrzebuję do tego jakiś olejek wystarczy, żeby przeprowadzić taki peeling, więc mam nadzieję, że nam się to uda. Oczywiście jeszcze zdobędę się o większą wiedzę, poczytam trochę o tym, żeby nie wykonać czegoś błędnego. No i oczywiście jestem w takim miejscu, że jestem na podłodze i nie mam jak odpakować paczki, więc muszę tutaj chwilę powalczyć, muszę poczekać. Patrz mężu, zamówiłam ci myszkę. Oczywiście żartuję, nie zamówiłam myszki, tylko ktoś to włożył w takie opakowanie. Ponieważ zamówiłam to z Vinted i po prostu ta rzecz skradła moje serce natychmiastowo. Stwierdziłam, że muszę to mieć, że to jest po prostu cud nad Wisłą. Ja muszę to mieć. Po prostu jak to zobaczycie, to padniecie z wrażenia. Ja jestem zachwycona. Spójrzcie na to. Są to kolczyki! Są to kolczyki! Pontonki, czy jak wy to tam nazywacie? Kółeczka do pływania w kaczuszki! Po prostu oszalałam, jak to zobaczyłam. To jest
najpiękniejsza rzecz, jaką w ogóle widziałam kiedykolwiek. Czy wy to widzicie? Ja normalnie jestem w tym zakochana, ja to będę nosiła przez całe wakacje. Przecież to jest cudowne, zobaczcie jakie to jest duże, to jest wielkości mojej dłoni, a ja nie mam wcale aż takiej malutkiej dłoni. Przecież one są piękne, no kto to wymyślił? To wymyślił jakiś normalnie geniusz. Naprawdę, one są cudowne. One są tak cudowne. Zobaczycie mnie w tym, na jakimś filmie, tak. Ubiorę je specjalnie dla was na jakiś film. Po prostu one są cudowne. Przepraszam, że się tak jaram, ale po prostu, no ja bym tego nie wymyśliła, nie? Żeby zrobić lepsze kolczyki. Po prostu na zdjęciu wyglądały na mniejsze, ale na szczęście są duże, obszerne. I teraz mam jeszcze dwie paczuszki z waszej ulubionej strony, czyli Shein! Wzięłam wasz ciupinkę dalej, mam nadzieję, że kamera nie będzie się trząsła, jak będę odpakowywała to oto cudo. Kolejne cudo. I pierwszą z tych dwóch rzeczy jest topik. Jest to topik czarny, na ramionczkach takich cieniutkich. Zwykły czarny topik. Zaraz wam powiem w rozmiarze. W rozmiarze 4XL. Naprawdę bardzo mi się podoba. Ja lubię takie topiki. Mam nadzieję, że dobrze to widać. I jest to topik. A do topiku jest spódniczka. I taka świetna. Krótka oczywiście. Nie mam jak wam za bardzo pokazać. Niestety dzisiaj na sobie tego stroju. I jest ona również w rozmiarze 4XL. Troszkę na zdjęciu wyglądała inaczej. Chodzi mi o tą kratkę. Tutaj wygląda na bardziej żółty, a był bardziej taki, bardziej kremowo-różowy, nie wiem jak wam opisać, pastelowy. Ale nie jest źle, też może być. I na pewno w tych ciuchach zobaczycie mnie właśnie na filmach z wyjazdu. Bo tam będę tworzyła swoje stylizacje z różnych ciuchów i będę się wam w nich pokazywała, więc na pewno oczekujcie takiego filmu. A teraz przed nami ostatnia rzecz z dzisiejszego filmu. Już właśnie po nią próbuję sięgnąć. I już ją mam. I jest to też Shein. A za to zapłaciłam 15 zł za tą spódniczkę z topem. I jest to ostatnia rzecz z dzisiejszego filmu. I są to takie spodenki z takiego nierozciągliwego materiału. Były one opisane jako spodenki przykrywające udo, więc są troszkę dłuższe od zwykłych shortów. Są one w kwiatki, są one również w rozmiarze 4XL. Bardzo fajne, troszkę takie nogawki mają dość szerokie, jak widzicie. Ale są bardzo fajne, bardzo przyjemne. Myślę, że można określić je na stan wysoki, bo lepiej je sobie tak wyżej podciągnąć, lepiej wyglądają. Bardzo fajne, bardzo przyjemny materiał. Ja jestem bardzo zadowolona i one kosztowały też około 15 zł i kupiłam je na Vinted. A więc się nie rozpuściłam, przetrwałam ten film. I to już wszystko na dzisiaj. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Nie zapomnijcie o subskrypcji mojego kanału, żeby nie ominął was żaden film, oraz o zostawieniu łapeczki w górę. Czekam również na wasze komentarze na temat moich zamówień, czy wam się podobają, czy byście coś takiego nosili, czy nie. Bardzo wam dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!